Kamil, to tak zawsze jest. My tu sobie gadamy, rozgadujemy się. Ostatnio gadaliśmy o nowych iPhone'ach i potem zamiast Lightspeed to mówiłem Lightning. No widzicie, widzowie, tak to jest. Ale tak w ogóle to hej, cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny laptop. Mamy MSI Katanę. Czy można to nazwać kataną? No, więc dzisiaj mamy MSI Katanę. I ciekawy jestem bardzo, czy rzeczywiście będzie to tak ostry laptop, że będzie rozcinał konkurencję. Czy ten żart poszedł za daleko? To było bardzo głębokie. Głębokie? Jak rany, które może zadać katana! Generalnie tak, MSI Katana jest to laptop gamingowy, z gamingowej serii. Z tego co wiem, my mamy tutaj egzemplarz z 3070. Tak więc wydajność powinna być naprawdę ok. Zobaczymy, jakie będzie miał TGP ten laptop, bo tego jeszcze w sumie nie wiem, dopiero dowiem się, jak sprawdzę. Ale nie przeciągając dalej, rozpakujmy tą ślicznotkę, tylko mam nadzieję, że się nie skaleczymy. Bo katana, nie? Nie. Nie, nie mogę, przepraszam. Przepraszam, że jestem dzisiaj takim bezbekiem i robię takie cheesy żarty, ale... Ciekawe, co myśleli, jak myśleli tą nazwę. A to zabawne, że pytasz, co myśleli, bo to akurat jest nowa seria, jedna z dwóch serii nowych, które zaprezentowały jakiś czas temu MSI. Mamy właśnie MSI Katanę i mamy MSI Sword, że miecz, nie? No i generalnie rzecz biorąc, są to dwa nowe kadłubki, które będą stosowane w laptopach gamingowych i myślę, że takie odświeżenie to jest bardzo dobry pomysł, bo ostatnie kadłubki od MSI no były przez bardzo, bardzo długi czas takie same i no troszeczkę już powiedziałbym nieatrakcyjne dla współczesnego konsumenta, no bo wiadomo, rynek laptopów też troszeczkę ewoluuje. Takie mamy ładniutkie pudełeczko z naszym smoczkiem. Oczywiście mamy tutaj napis True Gaming, więc wiemy, że to są laptopy do prawdziwego grania. Nie do byle jakiego. Czyli do takiego grania, który ty byś, Kamil, uskuteczniał. Tak. W jakiej grze? W Nowym Świecie. W Nowym Świecie, czyli w New World. Graliście swoją drogą w TMMO? Kamil mnie tu strasznie chce namawiać, żebym zaczął grać w New World, ale chyba nie mam na tyle czasu, żeby grać w MMO. Więc mamy tutaj naszą ślicznotkę, którą sobie odłożymy na sekundkę tutaj, bo tutaj mamy jeszcze nasz zasilato. Zobaczymy, czy dali nam dużą cegłę, średnią cegłę, czy małą cegłę. Mamy kabelek i mamy zasilato. Przepraszam. Cegiełka standardowa i lewa ciszy 180 W. Czyli jeżeli sam zasilacz ma 180 W, przypuszczam, że sama karta graficzna też nie będzie miała jakiegoś wysokiego TGP, no bo skądś tą moc trzeba brać. A skąd inąd jak z zasilacza? Proszę Państwa, przed Państwem MSI Katana. Już widziałem wcześniej przedprodukcyjne jednostki tego konkretnego sprzętu. Mamy tutaj takie fajne, tłoczone logo MSI, ładny smok, piękny. W rękach jest ok, chociaż nie mamy takiego jakiegoś super uczucia premium. Jest to laptop, który ma obudowę plastikową. Co za tym idzie, jest akurat fajnie, przyjemnie lekki, można go sobie wrzucić do plecaka bez problemu, ale też nie mamy takiego uczucia premium. Chociaż muszę przyznać, że ten plastik, który już tutaj zdążyłem skutecznie upalcować, przez co Kamil będzie zły, bo zaraz będzie nagrywał przebitki, no to całkiem ładny. Tutaj mamy spód, tak dalej. Jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tak wygląda, raczej standardowo. I katana wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o układ klawiatury. Bardzo podobnie zresztą do serii GF Fin, którą miałem przy okazji testować już parę razy. Swoją drogą, cenę tego laptopa znajdziecie w opisie, więc jeżeli jesteście ciekawi, ile ten wariant kosztuje, to tam będziecie mieli aktualną cenę. Plus też, jeżeli ukaże się recenzja na kanale Morelli TV, a taka ma się ukazać, to też będziecie mieli linka do pełnej recenzji, gdyby ktoś z Was był ciekawy szerszych testów i wydajności. Dobra, no generalnie całkiem spoko wygląda. Raczej taki budżetowy laptop, budżetowy ten wariant akurat to nie jest, ale teoretycznie w założeniach seria Katana i Sword raczej ma być taka budżetowa. Tutaj mamy, jak widzicie, wyloty do ciepłego powietrza. Tutaj na spodzie też mamy takie wentylowane, powiedziałbym, heksagony, które umożliwiają zasysanie powietrza. Całkiem ich sporo. Omówmy sobie jeszcze porty. Mamy tutaj Ethernet, HDMI, mamy USB typu C bez Thunderbolta, USB typu A jacka. Z drugiej strony mamy tutaj złącze do zasilania, USB typu A, jedno 3, a jedno 2 z tego co widzę.
W sensie USB 2 i USB 3. Dobra, no to słuchajcie, zaraz odpalimy tego bad boya, sprawdzimy jaką ma dokładnie speckę i jakie ma TGP i odpalimy jakieś gierki. 6 hours later. Mamy już postawiony system, jeżeli chodzi o procesor, to mamy tutaj i7-11800H, 8 rdzeni, 16 wątków, mamy 16 GB RAM-u o taktowaniu 3200 MHz, czyli w miarę w normie, mamy dysk SSD Microna, no i mamy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070, która ma 85 W TGP, no czyli to taki, można powiedzieć, przeciętniaczek, jeżeli chodzi o 3070. Dobra, i mamy Doom Eternal na rozdzielczości Full HD, ustawienia Ultra Koszmar, bo mamy aż 8 GB VRAM-u przy okazji 3070. Póki co okolice 140-135 fps, więc no całkiem nieźle, tak bym powiedział. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo obiecująco. Dobra, a teraz mamy włączony ray tracing z DLSS-em ustawionym na jakość. No i w sumie ilość fps wygląda naprawdę bardzo, bardzo podobnie, a odbicia mamy zdecydowanie ładniejsze. Także 3070, przynajmniej pod kątem ray tracingu i DLSS-a, wypada całkiem rozsądnie, bym powiedział. Okej, tutaj mamy LEGO Racers 2021, czyli tak naprawdę Forza Horizon 4. Jak widzicie, mamy tutaj klockowy, piękny samochód. No i Forza śmiga na ustawieniach Ultra bez synchronizacji pionowej. No teraz sobie wyciągamy około 150, 140, 160 fpsów. Tak nam się to waha. Generalnie matryca też całkiem robi robotę z racji tego, że mamy 144 Hz odświeżanie. To jest rzecz, która bardzo, bardzo cieszy. No i myślę, że na tym laptopie będzie się całkiem przednio grało. Ale oczywiście na bardziej szczegółowe testy zapraszam Was na kanał Morele TV. Tam właśnie będę przeprowadzał testy w grach e-sportowych, w grach AAA. Także jeżeli ktoś z Was zastanawia się, jak działa w Waszej ulubionej grze, to tam będziecie mogli sobie sprawdzić. No i mi nie pozostało nic innego, jak pożegnać się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!